Ostrożnie z tą siekierą, Eugeniuszu! No? Ach, merci, merci. Merci. W ciągu 326 lat mojego panowania zeżarłem 615 tysięcy byków, 487 tysięcy świń, 816 tysięcy... Ostrożnie z tą siekierą, Eugeniuszu. Milionów psów. Dwie lamy. Trzy lamy. Dwie pół lamy. Węża.
dziumbia. Myse. W kocie. Żarłem, kiedy inni zdychali z głodu. I nic nie zrobiłem, żeby im dopomóc. Merci. Rupercie. Nie garb się tak. Uklęknij sobie wygodnie. Buntowników. 485 dokładnie. No wszystko jedno. Przepraszam. Nie szkodzi. Tylko pomyśl czasem, jak będziesz tak dalej wiesał każdego, to niedługo nie będę miał kim sądzić. Nie podniecaj się tak, Kururu. Myślisz, że to widać? Lepiej powiedz mi, co tam o mnie mówią prości ludzie. Mówią, że jesteś... Zapomniałem. No to przypomnij sobie. Mówią, że jesteś łachudrą. Łotrem, świnią i krwiopijcą. Ujarą, osłem i bandytą. Pierdołą, pawianem i śmierdzielem. I... No jak... Świnią. To świnią już mówiłeś. Przypomnij sobie. Wieprze. No. Niezłą masz pamięć. A ty co o tym sądzisz? Myślę, że jesteś bardzo popularny wśród twojego ludu. Tak myślisz? Chyba masz rację. Good.
Pięknie. Ludzie! Ludzie! No i gdzie są ci wszyscy moi poddani? No, jeszcze ich wczoraj tutaj widziałem w błocie. Ludzie! 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 Piękne rzeczy widzę. Aż się o nich gadać wstydzę. A ten to co za jeden? Widzę piękny kraj. Tam, za horyzontem. Piękny i bogaty. A ten to trochę... Uważaj na niego. Wszyscy artyści to niebezpieczni przestępcy. A może go... Nie. Ostrożnie! Z tą siekierą, Eugeniuszu. A ty co o tym sądzisz? Poddanych i tak mamy niewielu. Może by tak drzewo wyrąbać? A po co? O, żeby inni nie włazili. Jesteś bardzo mądry. Powinieneś za to dostać krzyż zasługi. Nie, syn. Pięknie. Wolałbym coś do zjedzenia. No możesz go zjeść jak chcesz. Osamotniony. Dlaczego moi poddani ukrywają się przede mną? O. Naród cię kocha, panie! Prosto uwielbia! No wiem, wiem. I to mnie właśnie niepokoi. Chciałbym coś dla nich zrobić. Zostawić po sobie jakiś ślad? A może zbije konia? A nie. Przydałaby nam się jakaś wojna. Szkoda, że nikt nie chce na nas napaść. Poprowadziłbym moich dzielnych chłopców i dziewczęta na bój, a potem rozdałbym krzyże na polu chwały. Zdaje się, że krzyże jeszcze trochę mamy. Tak, panie. Krzyże mamy, ale skąd wziąć wojnę? Poza tym jesteś znanym orędownikiem pokoju na świecie. Tak? No skoro nikt nie chce na nas, to może my na kogoś napadniemy. Przypuszczam, że jesteśmy za słabi. A poza tym wojna szkodzi zdrowiu. O, gdyby żył mój ojciec, nieboszczyk waleczny. O, gdyby żył twój ojciec, waleczny. No to co? To miałby teraz 600 lat, panie. Zaraz, zaraz. My tu sobie tak gawędzimy o wojnie, a ja nie widzę tu mojego marszałka. Gdzie on jest? Za pozwoleniem, jakieś 3 kwadranse temu, wziął gazetę i pobiegł do wychodka. No to chyba srabo czytać nie umie.
ty. Zawsze wynajdzie sobie jakieś inne zajęcie, kiedy my mamy coś ważnego na głowie. Czego nie uszanują? Ale tu pchnęło! Chyba będzie padać. Z tego, co nam leci na głowy, deszcz jest i tak najprzyjemniejszy. Nic nie rozumiem, ale gratuluję. Znaczy, że ją jeszcze masz. Nie rozumiem. No, niektórym ludziom głowa służy tylko do mycia. A niektórym tylko do noszenia kapelusza. Pokaż język. Faktycznie, zupełna pustka. Oj, jestem biedny, osamotniony. No właśnie, panie. Najwyższy czas pomyśleć o następcy tronu. To byłby piękny podarunek dla twego narodu. Myślisz, żeby się ucieszyli? O, bardzo. Mówią, że... Co? Że jesteś kurą. O, kurą. Kurą. No bardzo ładne, a dlaczego?
bo siedzisz na tronie jak kura na jaja. No, zabawne. I co jeszcze? Mówią, że jesteś ludożercą. Ludożercą? A dlaczego? To proste, panie. Każdy władca jest ludożercą, bo żywi się własnym ludem. Jesteś bardzo mądry. Daj mu jakiś medal. Nie. A ta, panie? Nie. Nie? Nie. A ta? Ta będzie dobra? Za długa. Ostrożnie z tą siekierą, Eugeniuszu. A tak? Ale to jest nasz żołnierz. Bardzo przystojny. No tak, ale z nim nie można mieć dzieci. Tak? No nikt nie jest doskonały. Panie, a ta będzie odpowiednia? Dobra jest, nie, panie? Już nie mam więcej. No dobrze, może być. Czy ona jest aby na pewno najprostszą kobietą z ludu? Tak, w zupełności. Umyj zęby, jak do mnie mówisz. No. Prosta kobieto z ludu. Twój pan i władca, nasz król, postanowił, że w żyłach jego potomka popłynie krew prostego ludu. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Na kolana! Nie tu! Niech żyje! Jaka demonstracja? Aha! No tak! Mm-hmm.
Ona chce mnie zgwałcić. Lurko! Zostaw! Skąd wiesz? A może to początek skrzydeł? Każda władza deprawuje. A władza absolutna deprawuje absolutnie. Nic nie chcę. Chyba jestem poetą. No! Krew. Nie.
Masz syna! Można powiesić. Panie, nie wolno ci zaprzepaszczać dzieła twego życia. W wielu rzeczach jesteśmy najlepsi. Choćby taka prostytucja. Najtańsza jest u nas. Tak? Bardzo możliwe. O, jaki jestem biedny. I osamotniony. Głowa mnie boli. Panie. A teraz połóż się spać i niech ci się przyśni coś miłego. Dobranoc. Dobranoc. Ale co powiemy ludziom? Dziś rano na Zamku Królewskim nasz pan i władca w swojej komnacie i w swoim łożu doznał ostrego ataku ślepej kiszki. W wyniku ataku zginęło 6 osób. Bye.
Thank you.